pycha i brak modlitwy kroczą przed upadkiem. Posłuchajcie historii znanego katolickiego aktywisty, którego pochłonęły demony przeszłości. Kto i kiedy usunął słowo masoneria z kodeksu prawa kanonicznego? Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Nowy prezydent Argentyny zna sekrety kardynała Jorge Maria Bergoglio, dzisiejszego papieża. Czy podzieli się nimi ze światem? Komu podpadła Greta Thunberg, że lewackie środowisko, które ją wykreowało, teraz nie chce mieć z nią nic wspólnego? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno Być Katolikiem. Ja nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek serii Podane na świeżo. Zainteresowanych odmawianiem różańca po łacinie pragnę poinformować, że kolejny różaniec już wkrótce. Mamy małą przerwę, ale obiecuję, że wrócimy do tej wspaniałej modlitwy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania krótkiego reportażu z wyjazdu do Paryża, gdzie odwiedziliśmy przepiękne katolickie kościoły, które kryją niesamowite historie, o których opowiemy Wam już wkrótce. Nasz film dokumentalny Ukryty skarb Kościoła zbliża się do 400 tysięcy wyświetleń. Oglądajcie i udostępniajcie tak, aby jak najwięcej osób odkryło ten skarb, o którym kazano nam zapomnieć. Film dostępny jest, pamiętajcie, w kilku wersjach językowych. Jeśli uważacie, że warto nas wesprzeć, możecie to zrobić na kilka sposobów. Między innymi dołączyć do grona naszych patronów na www.patronite.pl. I tutaj przy okazji bardzo chciałbym im wszystkim podziękować za to wsparcie. To wasze właśnie wsparcie daje nam niezależność w naszej działalności filmowej i dziennikarskiej, a plany mamy naprawdę wielkie. Wielu z Was pyta o dostępność modlitewnika. Mamy go już na sklepie. Dla niewtajemniczonych jest to rewelacyjna pozycja, która przyda się każdemu, kto chce uczestniczyć w tak zwanej mszy trydenckiej i rozpocząć przygodę z tradycją. Tradycyjnie krótka modlitwa i przechodzimy do tematów odcinka. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. A teraz posłuchajcie historii człowieka, który dzięki swojej determinacji i misji wspiął się na same szczyty w środowisku mediów katolickich. Tylko po to, aby po ponad dekadzie ciężkiej i wytężonej pracy, dzięki której nawróciło się niewątpliwie i zapewne wiele setek tysięcy ludzi, upaść na samo dno w otchłań, gdzie diabeł mówi dobranoc. Człowiek, o którym mowa, to Michael Voris, założyciel katolickiego mini-imperium medialnego, znanego szerszej publiczności jako Church Militant, czyli Vortex wcześniej. Dosłownie kilka dni temu zostaje on zmuszony do rezygnacji za naruszenie klauzuli moralności i odchodzi, jak sam mówi, aby zmierzyć się z ohydą w sobie. W filmie, który opublikował kilka dni temu w mediach społecznościowych, Voris przyznaje, że jest wdzięczny za to, że Pan Bóg dopuścił do jego upadku, ponieważ tylko w ten sposób może narodzić się na nowo. Christine Niles, jego długoletnia współpracowniczka, opowiada w swoim wideo, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniał się Michael. W poruszającym przemówieniu stwierdza: dzisiejszy Michael to już nie jest ta sama osoba, dla której zdecydowałam się dołączyć do zespołu Church Militant. A wszystko zaczęło się od tego, że przestał się z nimi modlić. I co ciekawe, sam wielokrotnie Michael powtarzał, że osoba, która przestaje się modlić, staje się łatwiejszym obiektem ataku złego ducha. Christine Niles zrezygnowała 10 listopada bieżącego roku, publikując długi list do zarządu Church Militant, informując w nim, że za kulisami stacji telewizyjnej dzieją się naprawdę bardzo złe rzeczy. Wypowiedzi Michaela i Christine były poruszające i skromne, bo najwyraźniej szczere, lecz na uwagę zasługuje jeden fakt. Voris i Niles zarabiali na życie przez prawie dwie dekady, ujawniając i krytykując w bardzo ostry sposób największe skandale w kościele.
Przez to wiele osób wytoczyło im proces o zniesławienie. No i teraz, kiedy sam zainteresowany Michael Voris znajduje się w centrum takiego skandalu, to jeszcze o naturze moralnej, sam prosi o modlitwę, wsparcie i prywatność. Jednym słowem, prosi o to, czego sam nie chciał, czy nie był w stanie dać innym. Pewnie zastanawiacie się, co kryje się pod stwierdzeniem, że Michael nie dochował klauzuli moralności. Wiemy, że w 2016 roku Voris przyznał publicznie, że w młodości żył jako homoseksualista. Media społecznościowe sugerują, że Voris przestał zaliczać się do grona byłych gejów. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Opierajmy swój rozwój duchowy na trzech filarach. Na kulcie Eucharystii, kulcie maryjnym i scholastyce, czyli dobrej katolickiej książce. A wtedy będziemy spokojni i bezpieczni. Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Dziś rozpoczyna się przebudowa Argentyny. Nadszedł koniec modelu wszechobecnego państwa, które zuboża Argentyńczyków. Tymi słowami swoją kadencję rozpoczął prezydent elekt Javier Milei. To zwolennik skrajnego liberalizmu gospodarczego w polityce państwa. Ekscentryk, który zapowiada dokonanie w szybkim tempie historycznych zmian w tym kraju, który przeżywa najcięższy kryzys w swojej historii. Javier już wcześniej zapowiadał, że chce całkowicie zlikwidować państwo opiekuńcze. Wiemy, że wielu w historii ludzkości próbowało to zrobić, ale niewielu się to udało. Może będzie on kolejnym bohaterem pokroju Gabriela Moreno? Czas pokaże jednak, co już widzimy, to jego negatywny stosunek do papieża Franciszka, którego jest zaciekłym krytykiem. Czy oprócz oczywistych faktów są jeszcze jakieś ukryte, znane tylko prezydentowi, które wywołują tak ostrą krytyką? Nowy prezydent Argentyny jest katolikiem tradycyjnym i nie boi się stwierdzić, że papież Franciszek ma związek z morderczym reżimem komunistycznym Argentyny. Powtórzę, nowo wybrany prezydent Argentyny, znający przeszłość papieża Franciszka, oskarża go o naruszenie jednego z 10 przykazań. Niektórzy myśleli, że te komentarze zaszkodzą kampanii prezydenckiej Javiera Milei w Argentynie, ojczyźnie Franciszka. Zamiast tego ostra krytyka papieża Franciszka przez Milei doprowadziła właśnie do jego zdecydowanego zwycięstwa. My Polacy mieliśmy u siebie efekt Jana Pawła II, gdzie powiedzmy zapowiadało się dobrze, a wyszło jak zwykle słabo. Brak powołań, brak wiary u biskupów, kościół w ruinie. W Argentynie też mają efekt Franciszka. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Narodową Radę Badań Naukowo-Technicznych liczba katolików w Argentynie w ciągu ostatnich 11 lat spadła, uwaga, o 13 punktów procentowych, podczas gdy, uwaga, liczba ewangelików, protestantów i ateistów wzrosła. Argentyński Kościół katolicki nie doświadczył efektu świętego. Wybór byłego arcybiskupa Buenos Aires w marcu 2013 roku nie powstrzymał spadku liczby wiernych w Argentynie. Jeżeli wybór papieża Franciszka i jego działalność sprawiają, że w jego ojczyźnie liczba rzymskich katolików nieustannie spada, a protestantów i ateistów wzrasta, to w której drużynie według was gra papież Franciszek? Tej rzymskokatolickiej czy protestanckiej? Posłuchajcie, co Argentyńczycy sami myślą na temat wyboru swojego rodaka na tron papieski. 82% stwierdziło, że nie miało to wpływu na ich religijność, a tylko 8% stwierdziło, że wzmocniło to ich przekonania religijne. 20,8% ankietowanych uważa go za światowego przywódcę, który potępia sytuację niesprawiedliwości na całym świecie. Ale prawie identyczna liczba, 27%, uważa, że za bardzo angażuje się w politykę. Co z tego wynika? Wynika z tego to, i to jednoznacznie, że ponad połowa ankietowanych uważa Franciszka nie za przywódcę duchowego, ale za przywódcę politycznego. Co gorsza, polityka powiązanego z peronizmem. Nazwa pochodzi od Juana Domingo Perona, komunisty, który w 1973 roku powiedział: pierwszą rzeczą, którą człowiek musi rozeznać, kiedy staje się przywódcą, jest jasne ustalenie, kto jest jego przyjacielem, a kto
wrogiem. Dla przyjaciela wszystko, a dla wroga nic. Nawet sprawiedliwości. Wygląda na to, że zasadę tą wyznaję i efektywnie wdraża w życie papież Franciszek. Prawowierni kapłani, wierni tradycji Kościoła są prześladowani i zastępowani wiernymi papieżowi postępowcami. Inaczej wilkami w owczej skórze, którzy rozwalają Kościół od środka. Wystarczy wspomnieć tutaj o niedawnym wyrzuceniu biskupa diecezji Tyler w Teksasie, Stricklanda. Biskup to obrońca życia poczętego i tradycyjnej nauki katolickiej. Czy uciszanie przez biskupów księdza profesora Stanisława Kuczwary, który to 2 tygodnie temu powiedział. Dziś, gdy w Rzymie rozpanoszyła się na dobre grupa wilków w owczej, a raczej pasterskiej skórze, która usiłuje zmienić odwieczne, niezmienne nauczanie Kościoła w kwestiach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej, ustąpienie lub pozostawanie obojętnym, gdy chodzi o nienaruszoną jedność świętej wiary, nie jest wcale dowodem cnoty i pokory, lecz raczej bojaźliwością, słabością ducha i oziębłością w miłości Bożej. I dodaje, że to nie są jego słowa, lecz świętego Bernarda z Clairvaux, który w jednym ze swoich traktatów napiętnował pasterzy Kościoła również to, że zajęli się doczesnością, a zaniedbali głoszenie ludziom swojego pokolenia Jezusa Chrystusa. Tak bardzo boją się prawdy, zamknięci w swoich salonach, głusi i niewidomi, nie słyszą, nie widzą, że swąd szatana, który wdarł się do świątyni Boga, jak sam powiedział Jan Paweł VI przed 50 laty, rozpanoszył się już po wszystkich komnatach. Tak bardzo brakuje nam głosu biskupów, odważnych, dzielnych katolickich biskupów, pasterzy, wiernych prawdzie i tradycji Kościoła, którzy nie pozwolą rugać dobrego imienia Pana Jezusa. Czekam z wielką nadzieją, kiedy pojawi się w polskim Kościele ten sprawiedliwy głos, wołający na pustyni. Módlmy się, siostry i bracia, gorąco za naszych pasterzy. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money. A teraz posłuchajcie krótką historię dziewczynki, która zapragnęła zostać zbawicielem świata. Ta pochodząca ze Szwecji aktywistka z zespołem Aspergera i zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, wykorzystywana haniebnie przez środowiska zdemoralizowanych lewaków o imieniu Greta Thunberg, w ostatnich kilku latach niejednokrotnie zaznaczyła swoją obecność kontrowersyjnymi, oderwanymi od rzeczywistości i nacechowanymi marksizmem wypowiedziami. Wszelkiej maści lewactwo, łącznie z tym żerującym na mistycznym ciele Chrystusa, czyli Kościele katolickim, piało z zachwytu nad mądrością, elokwencją i wyjątkowością tej młodej panny. Na jej cześć poczta szwedzka wydrukowała serię znaczków z jej podobizną. Krótko mówiąc, cały świat, w tym papież i biskupi, byli tą osóbką po prostu zauroczeni. Jednak ostatnio wydarzyło się coś, co ostudziło zachwyty wszystkich, łącznie z papieżem i biskupami. Tak, tymi lewoskrętnymi. Jak myślicie, co mogło się takiego wydarzyć, że opinia publiczna, która jeszcze niedawno kochała i wielbiła Gretę Thunberg za między innymi puszczanie dziwnych twarzy i min do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, nagle powiedziała: stop, już nie jesteśmy twoimi fanami. Pewnie niektórzy z was się domyślają, bo jest taka pewna grupa żyjąca wśród nas, a może lepiej powiedzieć nad nami, która bardzo nie lubi, kiedy wytyka się jej błędy i ją krytykuje. I zawsze reaguje na takie zachowania bardzo ostro, wysyłając delikwenta w publiczny niebyt. A więc co takiego zrobiła nasza Greta? Wykorzystała niedawno demonstrację klimatyczną w Amsterdamie, aby opowiedzieć się po stronie Palestyńczyków w wojnie na Bliskim Wschodzie. Nosząc tradycyjny palestyński szalik na szyi, powiedziała na wiecu, że ruch klimatyczny ma obowiązek słuchać głosów tych, którzy są uciskani i walczą o pokój i sprawiedliwość. Kilkakrotnie skandowała również brak sprawiedliwości klimatycznej na okupowanej ziemi, najwyraźniej nawiązując do terytoriów palestyńskich. Najwyraźniej ta naiwna, nieświadoma,
mechanizmów, które rządzą tym światem, Greta, chcąc wyrazić swoje nieswoje zdanie, zapomniała, że pewnych zdań się po prostu publicznie nie wyraża. Jak możecie się domyśleć, jej wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją ze strony środowisk żydowskich, wywołując medialną burzę. Ci, którzy jeszcze niedawno ją wielbili, jak przewodnicząca Partii Zielonych w Niemczech Ricarda Langa, czy postępowy do bólu biskup Heiner Koch z Niemiec, teraz, broń Boże, nie chcą z nią mieć nic wspólnego. No bo oni są świadomi, kto tutaj rządzi i rozdaje pieniądze. Prezes Towarzystwa Niemiecko-Izraelskiego Volker Beck stwierdził: era Grety Thunberg jako aktywistki klimatycznej dobiega końca. Wygląda na to, że będą to prorocze słowa. Były prefekt Dykasterii Doktryny Nauki Wiary, kardynał Müller, udzielił wywiadu Il Messaggero, w którym kwestionuje jeden z najnowszych dokumentów Wiktora Manuela Fernandeza, tak, tego znanego całośnego biskupa i obecnego prefekta Dykasterii Doktryny Nauki Wiary, o którym wspomniałem też w poprzednim odcinku, macie tutaj link powyżej, który ten list otwiera transseksualistom drzwi do bycia rodzicami chrzestnymi podczas chrztu. Niemiecki kardynał zastanawia się, z jakiego powodu powstał ten list. Czy naprawdę są transseksualiści, którzy proszą księży lub biskupów o drugi chrzest, chcąc w ten sposób zmienić dokumenty chrztu w archiwum parafialnym? Czy mamy do czynienia może z powodami natury politycznej? Ponadto przypomina, że okaleczanie się jest poważnym grzechem w oczach Boga, ponieważ ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Kardynał stwierdza, że pismo kardynała Wiktora Manuela Fernandeza, które zostało podpisane przez nikogo innego jak papieża Franciszka, jest mylące i szkodliwe i stara się przyznawać fałszywej treści status prawowitej opinii teologicznej w Kościele. Powtórzył, że Kościół nie może pozostawiać żadnych wątpliwości co do naturalnego prawa dziecka do dorastania z biologicznymi rodzicami, z tatą i mamą, lub w nagłych przypadkach z rodzicami adopcyjnymi, którzy w sensie moralnym i prawnym słusznie zajmują ich miejsce. Jest to bardzo ważne zdanie, które należy podkreślić kardynała Millera przeciwko in vitro i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Każda forma macierzyństwa zastępczego lub produkcji dziecka w laboratorium w celu zaspokojenia samolubnych pragnień jest z katolickiego punktu widzenia, uwaga, poważnym pogwałceniem osobistej godności człowieka, którego Bóg zamierzał fizycznie i duchowo stworzyć poprzez matkę i ojca, aby nazwać go dzieckiem Bożym. Teraz i w życiu wiecznym. W tym sensie kardynał jasno stwierdził, że Bóg stworzył tylko mężczyzn i kobiety, a nie 60 płci. Modlę się, aby papież Franciszek był tak samo konkretny i jasny w swoich wypowiedziach, aby nie te jego wypowiedzi nie pozostawiały żadnych wątpliwości w nas, katolikach. A teraz uważajcie, skupcie się troszeczkę, proszę, bo w kolejnym wątku dotkniemy tematu, który wielu z nas kojarzy się z teoriami spiskowymi. Na poziomie doktrynalnym należy pamiętać, że aktywne członkostwo w masonerii przez katolika jest zabronione ze względu na brak możliwości pogodzenia między doktryną katolicką a masonerią. Pomimo zakazu wstępowania duchowieństwa duchownych katolików do lóż masońskich, dykasteria do spraw nauki wiary jak dotąd nie potrafiła zdyscyplinować księży, ba biskupów i kardynałów, którzy otwarcie wspierają loże masońskie, jak na przykład ojciec Michael Heinrich Weininger. Ten austriacki ksiądz, urzędnik Watykanu i zdeklarowany mason, który w lutym 2020 roku zorganizował konferencję prasową, w trakcie której propagował członkostwo w masonerii poprzez swoją nowo wydaną książkę, uwaga, pod tytułem Loża i Ołtarz. O rzekomej zgodności, jak to ujął, zwykłej masonerii z wiarą katolicką.
Wypowiadając te słowa, ten ojciec nie obawiał się ekskomuniki i jak widać słusznie, bo jej nie otrzymał. A wiecie dlaczego? Bo takich już słów jak masoneria czy ekskomunika nie ma. Zostały usunięte przez księży postępowców. Posłuchajcie, jak do tego doszło. Od 1738 roku do 1983 roku katolicy, którzy publicznie związali się z organizacjami masońskimi lub publicznie je wspierali, byli cenzurowani automatyczną ekskomuniką. Tak było przez ponad 250 lat. Od 1983 roku zakaz członkostwa istnieje, lecz w innej formie. Chcecie wiedzieć w jakiej? I kto stoi za jej zmianą? Otóż w 1983 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, za osobistą zgodą papieża Jana Pawła II wydaje deklarację o stowarzyszeniach masońskich, w której stwierdza, że wierni, którzy zapisują się do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Negatywny osąd Kościoła w odniesieniu do stowarzyszeń masońskich pozostaje niezmieniony, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za nie do pogodzenia z doktryną Kościoła. I dlatego członkostwo w nich pozostaje zabronione. Trudne do uwierzenia jest to, co wam teraz powiem. I nie mogę znaleźć jakby rozsądnych powodów, dla których tak właśnie się stało. W tym samym roku zostaje promulgowany przez Jana Pawła II nowy kodeks prawa kanonicznego, w którym znikają słowa masoneria i związana z nią ekskomunika. Moi drodzy, w całym tym tekście kodeksu prawa kanonicznego nie znajdziecie słowa masoneria, przed którą przestrzegał nas jeden z największych świętych, święty Maksymilian Maria Kolbe. Więc przez ponad 250 lat Kościół wyraźnie i jasno potępiał przynależność do organizacji masońskich, czego konsekwencją była automatyczna ekskomunika. Po czym od 1983 roku uznał, że nie ma już powodu, żeby takie słowo w ogóle się znalazło w kodeksie. Na początku tego roku ojciec Weininger ujawnił, że nawet wśród kardynałów są masoni, a na Watykanie jest nawet loża. Kto zna niemiecki? Odsyłam do tekstu źródłowego, który jest pod tym odcinkiem. Włos się jeży. Papież Franciszek może starać się całym duchem i ciałem pokazywać, jak bardzo przeciwny jest założeniom masońskim. Jednak wszystko wskazuje, że jest inaczej. W październiku w 2020 roku włoski dziennik loży Grand Orient Erasmus chwali encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti za bliskość masońskim ideałom, które od samego początku stanowiły fundament masonerii. Do tego dochodzą jeszcze słowa uznania głównej hiszpańskiej loży, Gran Logia de España, która stwierdza, że encyklika demonstruje, jak daleko jest obecny Kościół katolicki od swoich dawnych stanowisk. Masoneria jest zadowolona z odejścia Kościoła katolickiego od tradycji i to widzi. Przyznacie, że to stwierdzenie przyprawia o gęsią skórkę. To nie może być zbieg okoliczności czy przypadek. Loża ta oświadcza, że Fratelli Tutti, papieża, przyjmuje powszechne braterstwo, wielką zasadę współczesnej masonerii. W tym samym roku włoski dziennik loży Grand Orient, Nuovo Hiram, wychwala pakt papieża Franciszka z wielkim imamem Ahmadem al-Tayebem z Abu Dhabi o nazwie Ludzkie Braterstwo jako punkt zwrotny w cywilizacji, ponieważ otwiera on nową erę. Tak, tak. Otwiera nową erę, ale ta era według mnie nazywa się erą wodnika, czyli okultystyczny New Age, o którym zrobiłem niedawno odcinek dla zainteresowanych. Podaję tutaj link. 8 papieży w ciągu ostatnich 300 lat wydało 20 interdyktów prawnych potępiających masonerię. Święci ją potępiali. Nigdy żadne oświadczenie nie zostało odwołane. Jednak słowa masoneria i ekskomunika zniknęły. Pamiętajcie o naszym sklepiku, w którym znajdziecie wiele ciekawych katolickich pozycji, które zapewne otworzą wam oczy na wiele aspektów wiary i życia. Są tam pozycje o dorastaniu, małżeństwie czy nawet pieniądzu. Wszystko zawsze z katolickiego punktu widzenia. Są to książki dokładnie wyselekcjonowane, dokładnie wybrane przez nas, tak aby dawały jak najwięcej pożytku duchowego. Bardzo wam z całego serca dziękujemy za maile, komentarze, w których okazujecie nam waszą wdzięczność. Dodaje nam
to naprawdę niesamowicie dużo sił i motywacji do dalszych działań. A będzie się, obiecuję, będzie się działo na naszym kanale bardzo dużo. Na początek krótka relacja z wyjazdu do Paryża, później mini dokument na temat pewnego niesamowitego Bożego miejsca, ukrytego gdzieś tam w centralnej Polsce, gdzie zatrzymał się czas, gdzie czuć Pana Boga. A przyszły rok to kolejne wyjazdy w poszukiwaniu wiary naszych ojców. A więc subskrybujcie, komentujcie i wciskajcie ten dzwoneczek pod naszym kanałem. Wszystko to pomoże Wam towarzyszyć nam w tej niesamowitej przygodzie. Przygodzie, która kieruje nas do domu, do Kościoła katolickiego, do której ja Was bardzo serdecznie i moja żona zapraszamy. Módlmy się za kapłanów, biskupów i papieża Franciszka, aby stali na straży tego, co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wyznawane. Pamiętajcie, żaden kapłan, biskup czy papież nie ma prawa odmówić Wam Komunii Świętej na kolanach i do ust. Budźmy się, budźmy nasze sumienia i dawajmy świadectwo wiary innym. Wiem, i Wy zapewne też wiecie, trudno być katolikiem, ale naprawdę warto. Na chwałę Bożą, z Panem Bogiem. Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.